Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Kuchnia, Paweł Romankiewicz, tym razem świątecznie. Jesteśmy tuż przed świętami, dlatego jakiś pomysł na święta. Będzie ryba, jedna rybka będzie to śledzik, pokazany w innej odsłonie, tatarek ze śledzia, jak można sobie pokombinować, troszeczkę pracochłonny. Drugie danie to będą takie rolatki ze schabu, coś a la rolada śląska, z tym, że ze schabu, nie z wołowiny i troszeczkę zmodyfikowana przeze mnie, ale takiej odsłonie świątecznej. I zacznę od rolady, bo ona najdłużej czasu. Rozgrzewam patelnię, odrobinę oleju, niech już nam się nagrzewa i rozbity schab. Schab jest tylko przyprawiony solą i pieprzem i posmarujemy go musztardą. To sobie położę obok, żeby przygotować jeszcze do tego farsz. Musztarda. Czyli standardowo, tak jak robimy zwykłe rolady, zrazy. O, smarujemy. Cyk. I teraz zrobimy farsz. Cebulka. Drobną kosteczkę. Połówka na te dwie rolatki nam w zupełności wystarczy. Śliwka suszona, bo przecież musi być świątecznie, tak? Również kroimy drobno. Czosnek. Dwa ząbki w zupełności wystarczą. Nie obieram sobie wcześniej, żeby mi nie wysechł ten czosnek. Ten czosnek jest też z własnej uprawy. Tak jak wiecie, no, i mam swoje produkty i zioła na ogrodzie. Tak samo czosnek jest od mojej teściowej z ogrodu, ukradziony. Także na pewno jest świeżutki, smaczny. Do tego grzybek suszony. Myślę, że jeden. Taki cały. O, do miseczki. Musimy teraz to sobie przyprawić. Dodajemy odrobinę sera fety, żeby nam to wszystko fajnie związało. O. I dobrze ugniatamy. Tutaj już naprawdę nie trzeba żadnej soli, pieprzu. Mamy fajne aromaty, słodkie od śliwki, słone od sera fety, a powstaje nam fajny właśnie farsz. Podczas smażenia ta cebula zmięknie, puści aromat wewnątrz mięsa i uwierzcie mi, to będzie petarda smakowa. Znowu mówię petarda, ale to nic. O. Formujemy delikatnie. Tu nam się nagrzewa, pamiętajmy. Cyk. O. I zwijamy. Najpierw do środka, dekoracje świąteczne, pełno ich. Zwijamy rolatkę. Mamy jedna. I zaraz będzie druga. Do środka, żeby musztarda została w środku. Cyk. Ja sobie zepnę wykałaczką, aby nam się mieć pewność, że się nie rozsypie. Chociaż słyszałem takie wersje, że porządny kucharz to nie spina wykałaczką, bo to się powinno samo trzymać. No ale ja dla pewności widocznie porządnym kucharzem nie jestem. Dobra, szynka szwarzwaldzka. Ciężko rozplastrować ją. I mamy tutaj ładne plasterki. Złóżmy sobie. Cyk. Tu jeszcze kawałki. Fajnie, on da taki słony smak. I wykwintny aromat. Można powiedzieć, że taki aromat na pewno świąteczny. Ok, przygniatamy lekko i obsmażamy. Tak, z tą szyneczką. Do tego będziemy potrzebowali kapustę, bo będzie to duszone
w kapuście. Kapusta słodka, niekiszona. Kroimy w taką troszkę grubszą kostkę. Do tego cebula. Ta druga połówka, co nam została, też w grubszą kostkę. I cebulę możemy sobie już od razu wrzucić. I robimy takie, taką potrawę jednogarnkową. Kawałeczek boczku. Boczek wędzony dla takiego aromatu. To jest też fajna propozycja, właśnie takie rolatki zrobienia na święta. Możemy zrobić sobie je wcześniej, w kapuście włożyć do piekarnika, upiec i na drugi dzień na przykład odgrzać, tak? Suszony grzybek, cyk, wszystko podsmażamy. Obracamy rolatkę. O. I tu nam się smaży. Pamiętajmy, żeby mieszać nie metalowym, tylko drewnianym. O. Cebula, boczek podsmażony nada temu tej kapuście, bo to będzie w takiej kapuście fajnego smaku, aromatu, zapachu. I wrzucamy kapustę, którą też również smażymy. Duszenie będzie za chwilkę. O. Duży gaz i czekamy. Ale w tym czasie pokażę Wam, jak zrobić właśnie fajny pomysł na śledzia. Miseczka, nóż i potrzebujemy tak, jeden filecik, jeden bądź dwa, no to w zależności ile robimy. Ja robię tylko tak, żeby Państwu pokazać. Możemy to sobie zrobić tego więcej, wiadomo, prawda? Robimy to dla naszych gości. Kroimy w paski, w plastry, w paseczki. No i oczywiście, jak to na tatara przystało, musi być to drobna kosteczka, tak? O. Do tego marynowanego łososia, którego wcześniej pokroiłem w plasty, jest to surowy łosoś, zamarynowany w koperku i w cebuli. Również go kroję w drobną kosteczkę. Mniej więcej taka sama ilość jak śledzia, czyli to będzie pół na pół. Czyli to tak naprawdę teraz mamy, można powiedzieć, że oszukałem troszeczkę, bo to nie będzie tatar śledziowy, tylko taki łososiowo-śledziowy, tak? Cały czas pamiętamy o naszych rolatkach. Jeszcze raz można obrócić. O, kapusta, żeby nam się fajnie przysmażyła. Jeszcze zwiększę. Imbir. Imbir marynowany. Dosłownie odrobinę, pamiętamy, że jest imbir mocno, mocny aromat. Również drobną kosteczkę. No i jak to wiadomo, na tatara przystało, wszystko musi być w drobną kosteczkę, tak? Do tego odrobina papryki. Ja tutaj w tym wypadku mam troszkę żółtej i czerwonej. Może to być zielona, może to być, jak ktoś lubi, papryka peperoni, może to być jalapeno, zależy kto co lubi. Jalapeno to wiadomo, to będzie bardzo takie pikantne, tak? Myślę, że to już ma dosyć, jeżeli chodzi o smażenie. I teraz podlewamy zwykłą, czystą wodą. Rolatki wyłożę na wierzch kapusty. Dusimy pod przykryciem, na dość silnym gazie na początku, a zaraz za chwilę zmniejszymy. Wracamy do tatara. Cebula czerwona. To jest bardzo dużo składników, ale uwierzcie mi, robi to robotę. Troszkę czerwonej cebuli. Dla koloru, smaku moglibyśmy dać białą, tak? Ale czerwona naprawdę będzie fajnie wyglądać. Jeden filecik anchoa. Anchoa podbije nam smak. Łosoś dużo nam tutaj zrobi smaku. Śledź również, ale anchoa podbije taki mocno rybny aromat. Również kosteczkę. Odrobina pietruszki. Ja skroję sobie od razu całą i resztę wrzucę do kapusty pod sam koniec duszenia. O. Tak. Tutaj damy tylko odrobinę. I do tego nie dajemy w ogóle żadnych przypraw, bo pieprz zielony w zalewie. Parę ziarenek. Przesiekamy.
dosyć musi być to drobno, żebyśmy za mocno nie zgrzytali tym pieprzem w zębach. Jak ktoś nie lubi, bo pieprz ma naprawdę specyficzny taki smak, to nie musi tego dodawać, ale naprawdę warto. Odrobinę kaparów. Taka sama ilość jak pieprzu, jak anchois, to wszystko praktycznie w tych samych proporcjach. Tutaj ciężko by mówić o jakimś przepisie konkretnym, tak? Tutaj tak naprawdę dajemy te produkty, które nam sprawiają więcej przyjemności w jedzeniu, czyli co lubimy. Ja jeszcze dodaję wasabi. O. Też nie za dużo, bo jest, jak wiemy, ostre. Troszkę soku z cytryny. I dosłownie pół ząbka czosnku. Też drobną kosteczkę. Tak, mamy te wszystkie produkty pokrojone w kostkę, ale specjalnie nie wrzucałem do jakiejś miseczki, do której byśmy to mogli wymieszać, ze względu na to, że teraz to wszystko musimy, żeby dobrze się połączyło, ja to po prostu przesiekam razem. I tym samym ładnie to wszystko się nam połączy, wymiesza. No. Bo jest tutaj dużo tych składników, a na przykład tak jak czosnek, imbir, jest mała ilość w stosunku do ilości ryby, dlatego ciężko by nam było to w miseczce wymieszać tak, żebyśmy mieli ten aromat imbiru, powiedzmy, po całości. A tutaj na pewno mamy pewność, że wszędzie ten imbir będzie wyczuwalny. Czuć aromat wasabi, cebulki czerwonej. O, dobra. Teraz, żadnej soli, mamy anchois słone, mamy łososia słonego, bo był marynowany też z solą, mamy kapary słone, pieprz mamy ostry, ziarnisty, mamy wasabi, także ostrość jest gotowa, ale brakuje nam tylko odrobiny oliwy. Nie róbcie tego tak jak niektórzy, że do tatara wołowego czy do tatara rybnego dodają oliwę z oliwek, bo jest droga, bo jest fajna, bo jest... Nie, dajemy zwykły olej. Olej nam zwykły nie zmieni smaku tatara. A już broń Boże oliwa do tatara wołowego, gdzie oliwa jest gorzkawa, włoskie ma smaki, byśmy dodali do tatara, to jest zabójstwo. Teraz wymieszam i... do miseczki. I teraz najlepiej by było tego naszego tatarka wrzucić do lodówki na jakieś 10-15 minut, aby te wszystkie składniki, które tu dodaliśmy, aby się po prostu połączyły, przegryzły, tak? Także mamy troszeczkę czasu i włożymy do lodówki, bo podamy go razem z naszymi rolatkami. Pod koniec duszenia zostało nam jeszcze, no dusiliśmy już około 30 minut, dodam jeszcze troszeczkę grzybów mrożonych, świeżych. Są to oczywiście grzyby przeze mnie zbierane, zamrożone w całości lub małe lub większe pokrojone w kostkę. I dodam je, żebyśmy mieli taki fajny aromat świąteczno-leśny. Fajny aromat doda naszej kapuście. Wymieszamy, podusimy to jeszcze chwilę, zaraz doprawimy do smaku. Rolatki już można wyjąć, ja je wyjmę sobie na deskę, chwilkę niech one sobie wystygną i zaraz je pokroję i wykończymy kapustę. Ale dosłownie z tymi grzybkami 5 minut musi się jeszcze podusić, żeby grzyby puściły swój aromat. Jakbyśmy je wcześniej dali razem z kapustą, która kapusta była twarda, to po prostu grzyby nam się by rozpadły. I te 5 minut nam się będzie kapusta jeszcze z grzybkami dusiła, a w tym czasie zrobimy sobie grzaneczki do tatara. Patelnia już nam się nagrzewa, grillowa, odrobina masła. Smarujemy grzankę i na grilla. Dosłownie na chwilkę, chcemy tylko, żeby się tak naprawdę, może nie tyle co przypiekło, ale zagrzało. Cyk. Grzaneczki lekko maślane,
z jednej, z drugiej strony, dosłownie po minucie. I teraz sobie uformuję gramki, żeby nie były takie duże. Poprzycinam skorupki. Mogę zrobić to wcześniej, ale tak będzie wygodniej. O, już patelnia nam się kopci, to znak, że gramki gotowe. Wrzucam następną partię. Zmniejszę odrobinę. Cyk. Musimy chwilkę poczekać, aż ostygnie. Na gorącą grzankę, żebyśmy nie dawali zimnego tatara z lodówki, prawda? Formujemy takie kuleczki. Cyk. Parę gałązek do dekoracji, dosłownie rozmarynu. Cytrynka. Cebulka na wierzch jeszcze. I całość możemy skropić octem balsamicznym. O. I tatar może być jako potrawa wigilijna, świąteczny, gotowy. Mamy uduszoną kapustkę już tutaj z grzybkami, z cebulką. Doprawiamy kminem rzymskim. Pietruszką, którą pamiętacie wcześniej sobie przesiekałem, jak tatara robiliśmy. I łyżkę masła. Przecież nie może zabraknąć u mnie masła, prawda? Dodajemy masło. Świetny korzenny aromat kminu rzymskiego. I odrobinę zasmażki. Dosłownie troszkę. Fajnie nam to wszystko związało. Masło i ta zasmażka lekko zagęściła. Dobra. Rolatki. Przekroję na pół. Pamiętamy, że to jest wykałaczka. Tylko, że teraz w szynce to by ją ciężko było znaleźć, ale po przekrojeniu będzie łatwiej. Rolatki mamy przekrojone. Jeszcze na chwilkę je wrzucimy do sosu, żeby nabrały tego smaku korzennego. Do sosu, do kapusty zasmażanej. No jak już tutaj sobie to nazwiemy, to już naprawdę nie ma znaczenia. Spróbuję jeszcze ostatni raz. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę świetna potrawa. I nakładamy. A po dwie rolatki damy na talerz. Odrobinę kapusty. Kapusta z boczkiem, z cebulą, z grzybkami. Naprawdę warto poświęcić troszkę czasu, aby zrobić sobie taką potrawę. I nie musi to być zawsze karkówka pieczona, karkówka w kapuście i tego typu potrawy. Tak naprawdę tutaj dekoracja jest zbędna. Ja jeszcze posypię troszeczkę tylko kminem rzymskim dla uzyskania takiego lepszego aromatu. I to wszystko. Potrawa gotowa, święta tuż, tuż. Życzę Państwu wszystkiego najsmaczniejszego, dużo zdrowia, szczęścia i do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.